Notowania na rynku walutowym po południu są bardzo stabilne. Wynika to z dwóch kwestii. Po pierwsze, zamknięcia rynków kapitałowych w Stanach Zjednoczonych ze względu na święto Dziękczynienia, a także również ze względu na fakt, iż do końca tygodnia praktycznie żadne dane makroekonomiczne nie będą już opublikowane i rynek szykuje się do przyszłego tygodnia, czyli do decyzji Europejskiego Banku Centralnego oraz jednych z najważniejszych danych ze Stanów Zjednoczonych, czyli publikacji Departamentu Pracy odnośnie nowych etatów w sektorze pozarolniczym. Te dwie kwestie, te dwa wydarzenia będą głównie kreowały ruchy na rynku walutowym w najbliższych dniach. Podobny spokój, choć na niskich dla złotego poziomach, jest obserwowany na krajowym rynku walutowym. Euro złoty jest w granicach 4,27, dolar cały czas jest zauważalnie już powyżej 4 zł. Nieco niżej natomiast niż w ostatnich godzinach jest frank szwajcarski. Może to po części wynikać jeszcze ze wczorajszych komentarzy Thomasa Jordana, szefa szwajcarskiego banku centralnego, który wspominał o instrumentach, które są w możliwości do użycia, które może użyć szwajcarski bank centralny, czyli dalej obniżać stopy procentowe lub też interweniować na rynku walutowym. Jordan również podkreślił, że frank jest znacznie przewartościowany. To może sugerować, że szwajcarskie władze monetarne na razie nie widzą przeszkód, jeżeli chodzi o osłabianie szwajcarskiej waluty, mimo tych zapowiedzi odnośnie łagodzenia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego i obaw niektórych, że ta sytuacja jest w pewnym stopniu analogiczna do tego, co obserwowaliśmy w połowie stycznia, kiedy nastąpiło znaczne wzmocnienie szwajcarskiej waluty. Być może teraz SNB jest w bardziej komfortowej sytuacji, być może te ostatnie notowania, czy ten ostatni czas został wykorzystany do przygotowania jakiejś lepszej strategii, stąd jest szansa, żeby frank utrzymał jednak się na obecnych poziomach, a nie wzmocnił się ze względu na zmianę polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego.